piąty. Biegnijcie, bądźcie z nami, dobrze się bawcie, pomagajcie. To jest ten moment. Zaczynamy! Ależ ten czas szybko leci. 10. jubileuszowy Poland Business Run. W tym roku, w roku 2021, rekordowe 28,5 tysiąca zawodników pokonujących 4 km absolutnie na całym świecie. Nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Globalnie działamy. Jak to wyglądało? Zobaczcie. Zwarci i gotowi. Przygotowywaliśmy się na śniadaniach Poland Business Run. Rozgrzewamy się, startujemy, a później na piknik Poland Business Run będziemy jedli babeczki, będziemy pili soki, same zdrowe rzeczy, bo oczywiście jesteśmy sportowcami. Ja już nie wyobrażam sobie, żeby tu nie być. Jak jest Poland Business Run, muszę tu być, muszę biec. Spotykamy się w gronie naprawdę coraz większym gronie ambasadorów, coraz większym gronie wspaniałych ludzi, którzy chcą biegać, chcą się cieszyć, ale chcą też pomagać. No i to jest tak fantastyczne. Słuchajcie, muzyka gra, ludzie siedzą, piknikują, biegają, cieszą się, uśmiechają. Wobec tego całego zła, który jest na świecie, to tu jest jakieś jądro dobra. Bierzemy udział, ponieważ bardzo lubimy pomagać. Pomagamy jak możemy i postanowiliśmy nasze dziesięciolecie dzisiaj uczcić właśnie w ten sposób, że niemożliwe robi się możliwe, a to zawsze są superbohaterowie. Piękna pogoda, piękni ludzie, wszystko, inicjatywa piękna, biegamy, biegamy. Ja się cieszę, że mogę uczestniczyć też w tym biegu, bo biegamy mało, bo tylko 4 km, a dajemy od siebie dużo, bo przede wszystkim pomagamy tutaj ludziom. 5 września to jest zawsze dla mnie bardzo ważnym świętem. Ja jestem wdzięczna opatrzności, losowi i ludziom, że w ogóle trafiłam tutaj pod skrzydła tej fundacji, ponieważ tak naprawdę zmieniło się moje nastawienie do życia, moje życie. No i generalnie cóż, to jest fajnie, jest super. Pozdrawiamy wszystkich, którzy biegają oraz kibicują. Tych, którzy kibicują! Nami. Jesteście jedyni, cudowni, niezastąpieni, wspaniali. Przygotowujcie się na kolejną edycję. 11. edycja przed nami.